Nowość w KFD, białko smaku tortu. Skorzystaj z rabatu na ten smak, wpisując kod KFD TORT. Siema, witamy Was w loży KFD, czyli coś nowego. Będzie to trochę loża szyderców, trochę poważnych tematów. Generalnie weźcie na nas małą poprawkę, bo to jest pierwszy odcinek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Poza tym też jesteśmy na mostku, dlatego też nie myślimy trzeźwo. Tak, ale chciałoby się powiedzieć i jedziemy z tym koksem, ale jak jest poniżej 1,5 grama, to niestety się nie da. Dziennie, oczywiście, dziennie. Lecimy. Będę sobie popijał herbatkę, dlatego że teraz ja będę przemawiał, zrobi mi się pewnie za jakiś czas sucho w buzi. Ale jest też Grzesiu, też popija herbatkę. To zwilży. Wspólnie sobie poradzimy. Pierwszy temat, gorący temat można jeszcze powiedzieć, świeżo upieczony, gdyż Radek Słodkiewicz po chyba 5 latach przerwy, czy 4 latach przerwy wrócił na scenę. W wieku lat 41 zdobył tytuł upragniony mistrza świata. Widziałem się z Radkiem w tą sobotę i rozmawiałem z nim na temat tego, jakie miał odczucia, jak to wszystko w ogóle się odbyło i oczywiście u Radka to wyszło totalnie na spontanie, gdyż przygotowywał się do Runmagedonu, zaczął po prostu trochę bardziej przykładać się do treningu aerobowego i stwierdził, że byłoby dosyć dobrze wygląda ta forma i po prostu z miejsca zaczął się przygotować do mistrzostw świata. Wszystkie zawody, które po drodze zaliczył, kończył na miejscu pierwszym, czyli kosił same złota. Inauguracją tego wszystkiego było to, że zdobył tytuł mistrza świata bodajże w Rumunii. Nie pamiętam dokładnie kiedy, to było ze 2 tygodnie temu. Z tego co z nim rozmawiałem, wszystko się udało. Świetnie wyszło ładowanie, świetnie wyszło odwodnienie, brakowało troszeczkę masy mięśniowej, bo musicie wiedzieć, że Radek kompletnie nie przechodził etapu robienia i budowania mięcha. Po prostu tak jak ja bym teraz sobie chciał powiedzieć, że startuję w zawodach i zacząłbym, nie wiem, przygotowania na 4 miesiące czy tam 3 miesiące od tak po prostu z buta wjechałbym w robienie formy. No i finalnie bardzo dobrze ta forma wyszła, docięty był, super wyglądał, suchutki, bardzo dobrze odwodniony, aczkolwiek troszeczkę sam mi mówił, że tej masy mu brakowało. Z tego co z nim rozmawiałem właśnie w sobotę, to nie odkłada rękawic, nie zawiesza rękawic na kołku. Jest po małej operacji przepukliny, która mu tam delikatnie przeszkadzała, więc fajnie za to się zabrał, powiedzmy sobie, po okresie startowym. I z tego co wiem, w przyszłym roku będzie chciał na pewno przejść etap budowania tej masy mięśniowej. A możecie sobie dopisać i domyśleć się, po co to wszystko robi i co przyniesie rok 2018, a pewnie przyniesie dużo fajnych niespodzianek. Też teraz się nie ogłaszał w ogóle z tym, nie? To zwiększyło cały ten efekt wow, nie? Bo pamiętam jeszcze na FIWE, jak byliśmy, to jeszcze mało kto wiedział. Ktoś tam coś podejrzewał tylko? Ja go nawet sprzedałem chyba jako pierwszy, bo tam dzień wcześniej z nim rozmawiałem i coś tam mówił mi, że chyba będzie startował w takich mniejszych zawodach. Także fajnie, ja się bardzo cieszę. Widać, że ta pasja utrzymuje się u Radka cały czas. No jest to, powiedzmy sobie, chodząca legenda, żywy wzór motywacji. W wieku lat 41 lub 42, dokładnie nie wiem ile Radek ma, ale jakoś tak, 41 lub 42, spełnił swoje marzenie. Wiem, że było o włos od tego, że podczas tam grania Mazurka Dobrowskiego prawie się Radek rozkleił, no browy mu łzy poleciały, ale oczywiście to łzy szczęścia, takich łez jak najwięcej. Udany powrót, króla można powiedzieć, kategorii super ciężkiej, w Polsce kategorii master, oby tak dalej. No z mojej strony co? Z mojej strony, jak wiecie, ja tam się kulturystyką nie interesuję. Natomiast co nieco mi mignęło w internecie, tak jak mówiłem wcześniej, ja się też dowiedziałem na FIWE, że Radek coś zamierza... Tu jeszcze jest problem. Że Radek coś tam zamierza wrócić. O efekcie wow powiedziałem. Drugie, co mi się rzuciło, to zaprezentowana też wakum przez Radka. Po części sprowokowane przez hejterów. No ale no zatkał gęby całym tym wakum. Chyba tyle, no jeszcze z takiego mojego punktu widzenia sam taki powrót po latach
nieuczestniczenia w tym wszystkim, to jest coś, co zasługuje na szacunek tak naprawdę. To jest tak, jak ktoś by sobie w moim wypadku, czy w karierze tam wyciskacza zerwał klatkę, odpuścił już na jakiś czas, a potem nagle zrobił dup, 3 rekordy świata, nie? Tyle z mojej strony. W sumie chylimy czoła, tak, takim zawodnikom. A szczerze wam powiem, że Radek jest chodzącym wzorem, ja też na Radku się wzorowałem, Radek był też moim trenerem przez jakiś czas i życzyłbym sobie mieć taką formę, a nawet i lepszą, i takie zdrowie, i w ogóle chęci, i taki optymizm jak Radek, po prostu mając już 4 z przodu. Albo dopiero 4 z przodu. Na łapie. No, na łapie. Albo gdzie indziej. Jak już zaczęliśmy, kolego, słuchaj, bo teraz będzie o tobie. Jak już jesteśmy tak, wiesz... No już wiem, co będzie grane. W temacie zawodów, to teraz się trochę przyczepię do Grzesia, bo ponoć tam coś, nie wiem, wyszło lub nie wyszło na tych zawodach. Ja osobiście, wiesz, ja to wszystko widziałem, byłem na bieżąco, widziałem, jak ten bój wyszedł. Widziałem, że tam nie dociągnąłeś, nie doszedłeś do klatki, chyba tam nie było żadnej komendy. No ale chłopie, przecież to poszło jak masło do góry, no mimo, że tam zabrakło chyba tam centymetra do tej klatki piersiowej. Nie, ile no trochę więcej. To tak no wyglądało z kamery z przodu, bo jednak ten punkt jest wyższy tu, a sam kołnierz on ci się wrzyna. Natomiast no co, no ja tam nie przeżywałem jakoś specjalnie, nie? Wręcz mogę powiedzieć, że byłem nastawiony na to, że to pójdzie, bo w ostatnim treningu, o dziwo, w ostatnim treningu poszło mi najlepiej z całego przygotowania. Tylko, że 3 razy zmieniałem koszulę, same kontuzje, wszystko jakoś do tego dochodziliśmy, że naprawdę mnie to zaskoczyło. Z tym, że ostatni trening robiliśmy do deski tam 3 centymetrowej i za każdym razem z tej deski 3 centymetrowej to szło do góry, szło i trzeba było 380, ilekolwiek to szło. Dlatego myślałem, że ogarnę sobie te końcowe centymetry, specjalnie też przedłużając całą ekscentrykę ruchu w dół, robiąc klasyk, żeby te przedramiona i nadgarstki jakoś tam dały radę, ponieważ samo to szycie tej koszuli, ono było dla osoby niemostkującej. Ja byłem osobą mostkującą, przez co schodząc już do samego dołu, okropnie wyłamowało mi nadgarstki. I to też nawet było widać. No i to mi psuło dźwignię, wiesz, bo jeżeli ja bym dźwignię sobie utrzymał równo i nie łamałoby mi tych łokci, to może bym z tym jakoś zszedł. Natomiast no tam już, jak byłem te 3 centymetry przed dotknięciem klatki, to miałem do wyboru albo spróbować zejść i złamać sobie rękę, lub też stracić przytomność, albo już to po prostu wypchnąć, nie? Więc... Zobaczcie, ile tu jest poświęcenia, tak? Ktoś sobie myśli zwykłe wyciskanie. Patrzcie, ile elementów się na to wszystko składa, jakie tu jest wielkie ryzyko. Krzysiek powiedział, że albo mógł zemdleć, albo połamać sobie rękę. I jak ktoś później fisiuje, że to jest jakiś tam banał, i że nie dał rady tych 400, a tak coś tam skrzeczał, no to niech sobie teraz, powiedzmy, przeanalizuje te swoje słowa, tak? Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę całą tą drogę, to nie miało racji bytu, nie? Za dużo było tych czynników, które są na nie. Tak, więc, tak, czyli te kontuzje, jakieś przeciwieństwa. Przede wszystkim inna koszula, nie? No. Która przyszła i tak za późno, do tego zmiany tych koszul. No, nie miało to prawa pójść, a i tak naprawdę było blisko. Natomiast po tym pierwszym razie, gdzie i tak już straciłem tyle energii, bo to było tak, zrobić raz i drugi raz prawdopodobnie by się miał nie udać. Temu też na to trzecie podejście daliśmy te 410, a tam już ręce po prostu nie wytrzymały, nie? Ale też nie byłem jakiś załamany z tego powodu. No, pojechałeś sobie później na wysepkę hiszpańską, tak? Tak. Wyluzować się troszkę? Troszeczkę się wyluzować, pojeść sobie dobrej wołowiny. No ale co, no w czerwcu zrobimy kolejną próbę, nie? No i niestety broda będzie musiała być. Ale że zostało prawie wyciśnięte, to broda została prawie ścięta. Prawie ścięta i Grzesiu też troszeczkę teraz rzucił, no, jak widać. 8 kilo. Celowo. Powiem wam, fajnie jest planować sobie zrzucenie wagi. 8 kilo zrzuciłem. Z pasa zrzuciłem prawie 14 centymetrów, jak mierzyłem wczoraj rano. I teraz będziesz szukał dziewczyny. Dziewczynę to już mam. Tylko to nie jest temat do poruszania medialnie, wiesz, jak to się niektórzy lubią przyczepiać, nie? No, więc moje życie prywatne to moje życie prywatne, a co do właśnie tego redukowania, to też mnie to osłabia, wiesz, teraz też cukry odstawiłem, zostawiłem odrobinę węgli, ale będę wchodził na jakiś high carb, po prostu zejdę z tego wszystkiego, bo muszę to poodsłaniać, żeby tam jakieś swoje wady postawy jeszcze ponaprawiać. No ale jest to cięższe niż myślałem. Znaczy samo zrzucanie czy tam redukowanie nie jest ciężkie. Ciężkie jest to, że przychodzisz gdzieś do znajomych, którzy cię nie widzieli 3 tygodnie i oni ci mówią, kurwa chłopie, ale masz spadki, ale schudłeś, nie? I od razu człowiek chce wracać na tą masę, bo sobie myśli, ja pierdolę. Nie, no ja już tak nie mam, nie? Ja już tak nie mam, a u mnie to jest wieczne takie.
takie, ale trochę cię więcej teraz, stary, a teraz wiesz, trochę cię mniej, ja już to generalnie mam gdzieś, ale jak tak sobie siedzimy, to się tak zastanawiam w ogóle, ty, bo wiesz, bo jak się siedzi gdzieś tam, powiedzmy, w programach telewizyjnych, to tak raczej ładnie siedzą ci panowie, czy te babeczki, ty, dam się radę w ogóle zarzucić nogę. Znaczy, jak wyprostuję, to zarzucę. Ale wiesz, że oni siedzą tak, że oni przekładają tą nogę tam gdzieś. A te laski mówią tak, że wiesz, stopa ze stopą jest po tej stronie. Czy to jest, wiesz, to jest tylko i wyłącznie nasz brak mobilności, nie? A nawet, się zgrzałem. Ciepło. Nawet jeżeli ktoś ma tą mobilność, to i tak się zastanawiam, gdzie oni tam chowają jaja, jeżeli oni tak przerzucą nogę za nogę, nie? Aż im zjechali z tematu. W temacie powrotów mamy kolejną ofiarę powrotu. Chyba tak, że to była jednak ofiara swojego własnego powrotu, bo został zjechany, czyli Mariusz Czerniewicz, tak? Z tego, co ja tam po zdjęciach widziałem, forma była tragiczna. Już to się tam zupełnie nie nadawało do męskiej sylwetki. Z komentarzy, jakie tam się pojawiały, gdzie ja w ogóle nie zakodowałem, bo na początku myślałem, że on cokolwiek wygrał, po czym zobaczyłem zawodników i zastanawiałem się, jakim w ogóle cudem on wygrał. To jest tak, jak najczęściej z wyborami Miss Świata, gdzie ktoś ocenia kobiety ładne, a okazuje się, że wygrała ta, w którym kraju były organizowane właśnie te Miss, nie? Natomiast tutaj to były tylko komentarze ludzi. A on tak naprawdę nie wygrał. No, jak dla mnie powrót zupełnie nieodany. Co mogę powiedzieć, to na pewno mogę dodać, że widać, że chłopak się nie obijał, bo przytyrał dosyć mocno, rozwalił się w tym wszystkim, powiedzmy sobie, na szerokość. Wszędzie. Wszędzie, czyli można powiedzieć, że bardzo mocno trenuje, nie obija się, ale czy to się nadaje na męską sylwetkę? No way. Chyba, że to była perspektywa zdjęć, no ale powiedzmy sobie, opieramy się na zdjęciach. Złe światło. Mogło być złe światło, albo no nie wiem, no jak już rzucę zdjęcia czy coś, to mógł przynajmniej je obrobić. Zrobić sobie węższą talię, tak. Ale widać też, że nogi robi. Kolega na pewno robi nogi, nie, no także nie opierdziela się na tych treningach, no. A co do tego, czy jest naturliś, czy nie jest naturliś, to naturalnie ma swoje sumienie i pewnie z tym ogólnie to ja mam w dupie, czy ktoś jest naturalny, czy ktoś nie jest naturalny. No. Ważne i tak jest, ile włożył w to pracy, nie? Natomiast wiesz, jeżeli kreuje swój wizerunek na robieniu ludzi w bambuko, no to już świadczy o nim, nie? A czy jest naturalny, czy nie, niech sobie już każdy odpowie z osobna. No ale grunt, że tam wiesz... Bo... Ważne, że ja jestem naturalny. Tak. Obecnie. Słuchajcie, no nieistotne to, że był ostatni, tak, bo on jest i tak super zadowolony. I tak to obrócił po swojemu. Tak. Taki drugi temat, który powiedzmy sobie jest tematem też plotkarskim, bo tutaj nie chodzi o to, że my tutaj będziemy robić jakieś suche reportaże, ale będziemy po prostu sobie rozsądzać jakieś ploteczki świata fitness. To jest fakt kradzieży i to już nie jest pierwsza kradzież. Auta zawodnika jakiś czas temu, ministrant z KFD, czyli Michał, agresywna masa, miał Audi, które zostało skradzione teraz. No, on to upozorował, żeby AC wyłudzić, podobno słyszałem. O, że mu tam nie idzie na kanale, ponoć, no. W kulturystyce też mu nie idzie to. No, dobra, to może jeszcze sobie do tego wrócimy, ale też niedawno została zawinięta fura Tomka Marca, bodajże Porsche Panamera, czyli fury są krojone, niezależnie od marki na to wygląda. Ja też miałem taką sytuację jakiś czas temu, może nie, że mi auto ktoś ukradł, ale po prostu przebito mi wszystkie opony w aucie i to też, powiedzmy sobie, były dosyć duże koszta. Ja nie mam pojęcia, czy to jest jakiś akt, nie wiem, po prostu wandalizmu, czy ktoś się mścił, nie wiem, na zawodniku, bo osiągnął fajne jakieś tam, powiedzmy sobie, nie wiem, wyniki osiągnięte, czy po prostu trafiło akurat na Tomasza Marca, bo jeździ Panamerą, a jest to, wiadomo, auto z dobrej puły, które tam pewnie jest, rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. W każdym razie niefajnie, współczuję, nie chciałbym, żeby mnie takie coś spotkało. Dlatego ja mam tylko tanie samochody. O. No, nic mi to nie grozi. Tak, a ewentualnie możemy zorganizować nagrodę dla tego, kto znajdzie sprawcę. Mogę się podzielić pół na pół i powiem, gdzie ją wywiozłem tą Panamerem. Jeżeli o mnie chodzi, to tam z kradzieżą auta nie miałem wspólnego, nic w sensie mi nikt auto nie ukradł. Natomiast
co chwilę ktoś mi coś przerysuje, tak samo jak dopieściłem sobie Jaguara do naprawdę stanu pięknego i znowu mi ktoś zarysował, tak samo teraz jest z E-klasą, z S-klasą, a se pocisłem ty. No, nie, to już cebula wyszła. S-klasą. W każdym razie teraz, jak już kupowałem S-ę, to uznałem, że kupię sobie to pieprzone AC, z racji tego, że no, lakierowanie jest drogie, czy wymiana elementów. I dwa tygodnie po tym, jak ja wykupiłem AC, od razu ktoś mi się ładnie wbił w zderzak i płacone było. Dzisiaj przyjechałem po prostu autem, na które ja mówię Czopek, bo wygląda jak Czopek. Dlatego... Twingo. Renault Twingo prosto z raju, nie? Muszę siadać po środku, żeby tym w ogóle jechać. No. Tyłkiem zmieniam biegi. Żartuję. W każdym razie, no nie jeżdżę chwilowo hamerem, bo zabrakło mi ostatnio rozsądku. Wbiłem się na końcóweczkę bus pasa na jedną z wrocławskich ulic i wyjechał mi po prostu z bocznej ulicy Ford Focus. I przydzwoniłem w tego Forda Focusa moim czołgiem. I wiecie, jak to jest. Jest 5 sekund od momentu wyjścia auta do ocenienia szkód i rzucenia łaciną. I ja w tym samym momencie właśnie wyszedłem z auta, żeby ocenić te szkody i tak przyglądam się temu autku z przodu i tak sobie myślę, kuźwa, gdzie tu w ogóle coś się stało? I okazało się, że miałem tylko lekkie zarysowanie tam nad kola, natomiast facet miał dużo większe straty, bo tam dosyć mocno powygniatane przednie i tylne drzwi. I dwie ofery śmiertelne z tyłu. Pozrywane kołpaki, także zabrakło mi ostatnio rozsądku. Czyli znowu próba wyłudzenia odszkodowania. Ale nie pykło. Jak już tak sobie mówimy o takich historiach, to miałem taką historię w momencie, kiedy sprzedałem Jaguara odpicowanego do granic możliwości. Sprzedałem go znajomemu, co prawda na raty, bo jakoś tak mi się też pieniędzmi nie śpieszyło, bo miałem już uzbierane na swoje nowe. Sprzedałem mu go, zapłacił pierwszą ratę, po czym po 5 dniach mi dzwoni, że rozdupczył auto na autostradzie, wbił się w barierki, coś tam mówił, że ktoś mu tam wyjechał, zmienił pas. Według mnie po prostu dostał bardzo mocną tylną napędówkę i tego nie ogarnął, zwłaszcza, że było troszeczkę ślisko. No. No ale to już akurat nie był mój problem, ponieważ ja na umowie miałem wszystko spisane i raty są płacone do teraz. Ja myślałem, że już się zawinął, człowieku, i już drugiej raty nie zobaczysz. Nie, jest płacone, wszystko ładnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie z nami, ze mną i z Grzesiem, pójdą łapki do góry, bo jak nie siądzie ten pierwszy odcinek, to zwalniamy się po prostu z KFD. Albo nas zwolnią, więc my się staramy. A jak będziemy bezrobotni, to nie będziemy już jeździć swoimi autami. Także nie będzie już tej formy, dlatego liczymy na wasze wsparcie. Będą same spadki. Lajkujcie po prostu, co tutaj dużo gadać. Chcielibyśmy już zamknąć ten pierwszy odcinek, no, tylko żeśmy się rozgadali. No, poszło nam to dzisiaj. Nic. Zobaczymy się w następnym odcinku. Piszcie, kto ma większą łapę. No nie, no ja to teraz nie mam, ja to mam za 48 teraz, to się nie liczy. Ja gdzieś 7, okej. Okay. Ja, no, ty dopisz. Ja mam gdzieś 47. Słuchajcie. To by było na tyle. Oddajemy głos do studia i do następnego widzenia na Loży Szyderców. Trzymajcie się. Nara. KFD zaczyna rozbój. Ćwicz, jedz, śpi. Powtórz KFD. Wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój. Ćwicz, jedz, śpi. Powtórz KFD. Wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa.